Siemanko, mamy dzisiaj 16 listopada, więc równo 10 tygodni od złamania mojego. Spory kawałek czasu. Niemniej jednak też nie było tak, że przez te 10 tygodni tylko leżałem. Leżałem przez pierwsze 4 tygodnie, kiedy w zupełności musiałem odciążyć stopę, czekać, aż kość złapie ten wzrost, dbać o to, żeby ta kość się też nie zrotowała w stawie. Więc przez pierwsze 4 tygodnie nie robiłem nic. Potem już zacząłem wdrażać jakąś rehabilitację powolną, chodzenie, normalne obciążanie stopy. Potem wszedł rower, siłownia. No i tak oto po 10 tygodniach dzisiaj dla mnie pierwszy testowy trening, można to tak nazwać trening, bo z treningiem to nie ma nic wspólnego. Robimy marszobieg, czyli delikatne wprowadzanie się już i dalsze testowanie mojej stopy, jak będzie reagować. Nie jest to dla mnie nowość. Idealny protokół, znaczy idealny, taki sam protokół jest w różnego rodzaju zabiegach artroskopowych, czy kolana, czy czego innego, że po tym okresie wstępnej rehabilitacji, gdzie po prostu wiemy już, że ten staw pozwala nam w pełni się poruszać, chodzić, chodzimy bez bólu, ćwiczymy na rehabilitacji bez bólu, no to kolejnym etapem jest właśnie wyjście nas w teren, jakiś marszobieg, tak jak ja dzisiaj robię. Więc dla mnie dzisiaj jest to taki trening 15 razy minuta. Minuta biegu, minuta marszu, czyli łącznie 30 minut. Oczywiście bez zegarka. To wszystko jest takie subtelne, nie ma co fisiować, że idealnie minutę trzeba maszerować i minutę truchtać. Ja akurat mam kilometr do biegu do lasu, dojścia. Tak to wygląda. Jesteśmy na skraju Puszczy Darżylubskiej. Moje tereny, lotnisko dla szpitala. Nic, pierwsza minutka biegu wchodzi. Nic nie boli, na szczęście. Zobaczymy, jak będzie też po treningu, bo podczas takiego truchtania wszystko może być ok. Gdzieś tam jednak ten staw później może pobolewać, oby żaden obrzęk się nie pojawiał. Zresztą, słuchajcie, jak rozmawiam z zawodnikami właśnie po zmęczeniowych takich złamaniach, czy tam drugiej, czy piątej kości śródstopia. Zresztą Radek Kłeczek swego rodzaju miał podczas swojej kariery pęknięcie, czy złamanie 3 kości aż na Mistrzostwach Polskich na dychę. Doznał takiego złamania zmęczeniowego i też 3 miesiące nic nie robił i mówił, że to też nie jest tak, że wchodzisz w trening i dalej ci nic nie boli, jednak coś tam jeszcze odczuwasz i to może być tak, że kolejny miesiąc takiego treningu wprowadzającego biegowego będziesz czuć. Zresztą ortopedzi też mówią, że gdzieś taka kość do końca przybudowuje się w ciągu roku czasu, więc to też na pewno nie będzie tak, że ja teraz zaczynam truchty i kompletnie nic nie będę czuł. Wchodzimy do lasu. Tutaj najczęściej robię siłkę łączoną, drillsy tak zwane, przejścia skipowe, marsze siłowe, skipy, wieloskoki połączone z podbiegiem. Zresztą mam tutaj taką pętelkę mega mocną, gdzieś z 1,5 czy 2 km z jebitnymi podbiegami i tutaj na pewno crossy będę biegał, gdzieś nawet w formie rozbiegania, czy w formie drugiego zakresu, czy steady aerobic run, że będę biegał na takiej małej pętelce. Jak widzicie, podbieg wcale nie jest lekki, ale to nie na dzisiaj, więc fajna pogoda dzisiaj, aczkolwiek na pewno tak nie będzie przez cały listopad czy grudzień. Zresztą wczoraj już planowałem iść, ale padało, więc mówię,
Jeden dzień mnie nie zbawi, poczekam na słoneczko. Muszę wam powiedzieć, że te 10 tygodni przytyłem. Na pewno też trochę trening siłowy, który wykonywałem na siłowni. Trochę w mięśnie poszło, ale też na pewno tkanki tłuszczowej, zwłaszcza na brzuchu, trochę weszło. Przytyłem 5,5 kg, więc dla mnie to jest sporo, to jest mój rekord. Moja taka waga startowa średnia to jest 58. Obecnie ważę 62,5, nawet do 63 dochodzę. Jak na półmaratonie praskim doznałem kontuzji, to ważyłem 56,5, więc sporo, ale wiem doskonale z doświadczenia, to wychodzi, że pobiegam miesiąc, dwa i się wycieniuję, wrócę na wiosnę do poziomu 58 i zresztą myślę, że po miesiącu czasu już to 58 będzie na wadze i potem to jest tylko i wyłącznie utrzymywanie tej wagi, a gdzieś tam później jak biega się dużo więcej, dużo dłużej do maratonu, to ta waga potrafi zejść do 56,5. A przy takiej niskiej wadze ten jednak kilogram każdy to jest duża różnica, że to nie jest tak, że pobiegamy dłużej i sobie z 58 na 56. Zresztą to nie chodzi o wagę, tu chodzi też o to, jak się czujemy. Ja w ogóle tym nie steruję, jem tak jak zawsze, po prostu sam trening determinuje to, że ta waga trochę czasami spadnie i te kości policzkowe na twarzy uwidaczniają się i gdzieś aż wyglądasz, jakbyś był przed maratonem, jesteś przed maratonem wycieniowany, w super formie i aż wyglądasz tak, jakbyś był chory na coś. No ale takie życie sportowca wytrzymałościowego, że czy kolarza, czy biegacza, maratończyka, że jednak ten długi wysiłek, przemiany metaboliczne powodują to, że człowiek wygląda jak wygląda. Tutaj mamy fajny odcinek, takie siódełko. Z jednej strony podbieg i zaraz bieg. No i potem jak wracamy, to samo. Tutaj w okresie jesiennym, zimowym, jak jeszcze śniegu nie ma, to potrafiłem sobie właśnie tutaj w trzecim zakresie biegać tysiączki, 8-10 razy 1000 metrów. Bo pamiętam dwa lata temu, czy w zeszłym roku w grudniu, tak wychodziło po 3-5. Na przerwach 2 minuty, 2 tam 30, już do końca nie pamiętam. No ale jest co robić, bo z tej strony ten podbieg jest jeszcze mniejszy. Ale z drugiej, zaraz jak zobaczycie, to fajnie się zbiega, ale później podbiec te 180 metrów, utrzymać kadencję kroku, nie jest lekko. Ale trzeba to robić. Zachęcam właśnie do tego, aby w tych okresach przygotowawczych uciekać od asfaltu, uciekać od bieżni i robić zabawy biegowe, robić krosy, robić takie odcinki wytrzymałości w trzecim zakresie właśnie w terenie, zaliczać te górki, zaliczać te podbiegi, robić naturalną siłę biegową. W tym okresie naprawdę nie ma różnicy, czy my przebiegniemy ten 1000 metrów po 4 minuty, czy po 4,10, czy tak jak w moim wypadku, czy ja bym go zrobił na asfalcie płaskim po 3 minuty, czy w krosie po 3,10, to chyba myślę, że w krosie po 3,10 jest nawet lepiej. Ale jestem słaby. I tak właśnie wygląda podbieg, który sobie 5 razy zaliczam, jak taki trening 10 razy kilometr, w terenie biegam. A tutaj potrafię biegać też zabawę biegową. Zaraz wam pokażę. Gdzieś tam łączoną zabawę biegową sobie na tej swojej pętli dwukilometrowej trzaskam tutaj. Naprawdę nie jest lekko. Gdzieś tam schodzę sobie 6, 7, 5, 4, 3, 2, 1 czy 8, 7. Zobaczcie, jaka sztyca. Widać to? Chyba to widać. I ona się ciągnie da w miarę 300 metrów przynajmniej. Więc na takiej pętelce 1,5 kilometra czy 1700, gdzieś ona ma, to jest te 500 metrów w miarę mocnego podbiegu. No i muszę wam powiedzieć, że to się sprawdza właśnie, że w budowaniu siły bazy dołączamy do tego siłownię,
siła naturalna w terenie, siła biegowa, skipy, wieloskoki, ci co oczywiście jeszcze do tego nadają, podbiegi same 100, 200, 300 metrowe. No i tak się powinno bazować w okresie jesienno-zimowym na takich akcentach. Później jak śniegi stopniają, to możemy wchodzić w jakieś bezpośrednie przygotowanie startowe do swojego dystansu, czy to do maratonu, czy do połówki, czy do dychy. Wszystko zależy od tego, kto jakie ma priorytety. No ale na pewno ten trening trzeba speriodyzować. Nie da się być w mega formie cały rok na okrągło. Tutaj dobiegamy do mego podbiegu. Droga rowerowa, nowa, czy nowa? Jest już kilka, jakiś czas. Ale jestem słaby. Tutaj biegam sobie 300, 400, 500. Ci co są z Wejherowa, to wiedzą, że ten podbieg jest naprawdę mocny. Więc Artur, to nie tak jak u ciebie rytm na podbiegu, tylko to już jest solidny podbieg. Polecam ci przyjechać tutaj do mnie i zobaczyć, na czym się trenuje. Takie oto tereny w Wejherowie. Tutaj dochodzimy do Hawiry Leśniczego. Droga na Warszkowo, ścieżka rowerowa 12 km. Tutaj najczęściej biegam na tych trasach. Tutaj mój krótki, dynamiczny podbieg. On ma dokładnie 190 metrów. Tam sobie wydłużam 10, bieg pierwszy 10, biegnę po płaskim. Zaczyna się podbieg. On jest mocny, on jest dynamiczny. Gdzieś tam te pierwsze 80 metrów jest płaszcze, a ostatnie 100, 110, no to jest tutaj dosyć stromo i dynamicznie 200 metrów można fajnie tutaj pobiegać na asfalcie, ale lubię ten podbieg. Aczkolwiek jakbym miał coś podobnego na zbitym szutrze, to pewnie wolałbym biegać na szutrze. Siemanko. Dobre piwko? Aha. Ale jak? Specjal. Ale jak? Jesteśmy przy stadninie. Ci co widzieli mój materiał z Mateuszem Jasińskim, który nagrywaliśmy, to wiedzą, że mam tutaj obok siebie w lesie koniki. Tam dalej one podchodzą do zagrody, można sobie je pogłaskać. Ale bajoro. No tak to u mnie tutaj wygląda. Moja ulubiona trasa. Najczęściej tutaj nie biegam. Jak biegam 30, 32, 35, to zazwyczaj to właśnie jest tak, że biegnę w pierwszą stronę i potem wracam. Po asfalcie jest bardzo mało. Odcinek kilometra do dobiegu do lasu i tutaj kawałek z 500 metrów, a tak to wszystko piękne ścieżki leśne, droga rowerowa i droga końska, to właśnie da wybieg dla koni. Są tutaj takie właśnie znaczki na drzewach i zawsze się śmieję, że właśnie to jest końska droga dla takich koni jak ja, którzy tutaj w tym terenie przed Poznaniem to już biegają 30 po 3,26, 3,28, 3,30. Naprawdę uwierzcie mi, na tych podbiegach jest co robić, tych podbiegów jest tutaj masa. Szkoda, że ta stopa mi pękła, bo uważam, że byłem naprawdę w mega dobrej dyspozycji i była szansa nabiegać naprawdę wartościowy wynik w Poznaniu. No ale tak bywa. Podobno przy tych zmęczeniowych złamaniach, jak nie ma żadnych objawów, symptomów, to po prostu no, nigdy nie wiesz kiedy. Też mi Renia Pliś opowiadała, jak jej pękła kość strzałkowa też na treningu tempowym. Kontuzja znikąd.
i 2 miesiące przerwy. No takie życie sportowca, zwłaszcza tego wyczynowego. Ale dzisiaj fajna pogoda. Tutaj zobaczcie, rzeka. Jak są upały, to biegam tutaj na takiej zakładce 3-kilometrowej, jak się szykowałem do Zurichu w tropikalnych warunkach, to biegałem tutaj 3 km czy tam 2,5 w jedną i w drugą i co chwilę moczyłem sobie czapkę w rzece, bądź zaraz wam pokażę w takim stawie. Od razu popijałem izotonik czy napój hydrotoniczny i dalej zasuwałem. Nie było wtedy lekko. Za chwilę kończymy naszą wycieczkę dzisiejszą. Jak widzicie, póki sobie tutaj truchtam wolno, wprowadzam się w trening, to mam możliwość nagrania takiego materiału, podzielić się z wami pięknym widokiem moich terenów do biegania, ale też jakimś swoim doświadczeniem. O, tutaj jest to miejsce, gdzie sobie często stanę, zmoczę w upalny dzień czapkę. Tutaj często właśnie można podejść do kucyka, konika, czy klaczy, ogiera, czy jak zwał, tak zwał, i gdzieś tam elementy może hipoterapii sobie wrzucić. Co jeszcze muszę wam powiedzieć? Słuchajcie, no warto w tym czasie, kiedy nie możemy biegać, wdrożyć sobie właśnie pracę zastępczą w postaci jakiegoś roweru, trenażera, wioseł, jakiegoś orbitreka, basen, bieganie w pasie wypornościowym w wodzie. Niemniej jednak to naprawdę jakoś wielce się nie przekłada na to, że jak wrócimy do biegania, to będziemy już jakoś łatwiej to, jakby to powiedzieć, przyswajać ten trening. Będzie ciężko, zawsze jest ciężko, jednak to jest inny charakter pracy, bieganie jest specyficzne. Ja po 2 tygodniach kręcenia na rowerze, dzisiaj pierwszy trening, to muszę przyznać, że po wczorajszym rowerze czuję mega spompowane czwórki. Na pewno ten trening siłowy plus rowerowy utrzymał u mnie takie duże napięcie mięśniowe, więc teraz jak biegnę, to czuję moc w nogach, aczkolwiek wydolnościowo na pewno jest słabo i ten pierwszy okres miesiąca będę się męczył wydolnościowo, żeby wrócić do jakiegoś poziomu, ale to nie pierwszy raz. Już sobie wyobrażam, jak będę umierał przy prędkości 3,50, 3,45, 3,40, co jest w jakiejś tam dyspozycji dla mnie biegowej standardem. Już potrafiłem rozbiegania biegać po 3,50, a tutaj na pewno za 3 tygodnie może gdzieś tam będę jakiś szybszy rozbiegania robił, czy szybszy trening, to dam je 3,50 i się będę zapowietrzał. No ale taka jest kolej rzeczy, trzeba to przeżyć. Najważniejsze jest, aby biegać w tlenie, i kiedy mamy zadane rozbieganie, no to trzeba przyjąć to na klatę i biegać wolnie, tak jak nam pokazuje tętno. Jeżeli mój poziom będzie na rozbiegania 4,30, 4,40 na przykład na to moment, no to po tyle będę biegał i może za miesiąc zejdę do 4,15, ale będę się trzymał założonych swoich wartości tętna. Może po 1,5 miesiąca takiej pracy sobie zrobię jeszcze badania wydolnościowe, żeby sobie ustalić próg. Chociaż znam się na tyle. Ostatnio na badaniach wydolnościowych, jeżeli chodzi o mój próg, to pomyliłem się o jedno uderzenie na sportysterze, o jedno uderzenie serca, a w prędkości się pomyliłem o 2 sekundy chyba, tak? Bo myślałem, że mój próg będzie na poziomie
3-1, 3-2, a był na 3-4 chyba. Więc jak ktoś Ciebie zna bardzo dobrze tyle lat, to akurat mnie badania wydolnościowe nie są tak potrzebne. Bardziej dla potwierdzenia słuszności swojej teorii. Ale dla amatora jak najbardziej, gdzieś tam na początku, kto nigdy nie robił i gdzieś tam już jest bardziej wybiegany, to warto to zrobić, bo to też nam daje wiedzę. Tylko tutaj polecam oczywiście badania wydolnościowe z pomiarem mleczanu, bo tam ile nam wyjdzie VO2 max, jaki tam jest maksymalny pobór tlenu, to tam to jest tylko dla nas jakaś informacja o naszym potencjale. Ja mam na przykład VO2 max najwyżej zmierzone 86, więc jest to już bardzo wysoki wynik, ale jakoś 27, 30 czy 20 na dychę nie biegam, więc tutaj jest też wiele innych czynników. Sam VO2 max nie biega, bo i technika, ekonomika, siła, psychika, warunki środowiskowe, tak, więc naprawdę warunki treningowe, całe prowadzenie zawodnika na przestrzeni lat ma duże znaczenie, czy ten zawodnik później będzie biegał 28-30 czy 27-30. Bo nie ukrywajmy, jeżeli ktoś już ma VO2 max na poziomie 75-72, to naprawdę stać go na bieganie bardzo dobrze, poniżej nawet 28 minut. No ale tak jak mówię, wiele czynników wpływa na końcowy sukces sportowy czy na końcowy wynik. Tak więc tyle dzisiaj z mojego treningu. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem. Jeżeli się Wam te materiały podobają, to udostępniajcie, lajkujcie, subskrybujcie kanał mój, a ja będę miał kopa do działania, więcej energii do tego, żeby Wam takie materiały nagrywać. Trzymajcie się, hej!